Z tej strony Kuba. Słuchasz podcastu, poszklanie i na testowanie. Rozmowy IT z perspektywy QA i nie tylko. Słuchaj, Karolu, weszliśmy w 2023 rok. I przy okazji planowania odcinków na, na ten rok e, przeglądałem rzeczy, które już do tej pory opublikowałem. I rzuciła mi się w oczy, a właściwie w uszy, e, jedna rozmowa, czyli, czyli jedna z nowszych, e, jeden z nowszych odcinków z Filipem Mamcarczykiem e, odnośnie frontendu. E, I tam rozmawialiśmy w ogóle o tym, jak się uczyć, jakich e, rzeczy się zaczepić, żeby w ogóle wejść w branżę. I to przywołało takie moje. Rosterki trochę, jak się moi znajomi pytają: Kuba, a jak tam wejść do tej twojej branży? Jak, jak zacząć robić to, co, e, to, co ty robisz, to, żeby, żeby też, też byśmy chcieli tam sobie klikać i za to dostawać pieniążki? Nie? E, I tak się zacząłem zastanawiać ponownie, bo to już nie będzie moja pierwsza dywagacja na ten temat. E, jak tak naprawdę można się w tym momencie zacząć uczyć testowania? I pomyślałem, że od tego pytania zaczniemy ten odcinek. Pytanie, czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? W jaki sposób w tych czasach można zacząć naukę testowania? Tak, widzę, że na grubo zaczynamy z pytaniami. Od, od razu taki game changer. Wiesz, co pod kątem rozwoju, wydaje mi się, że najczęściej w nowych dziedzinach, a to, to jest. To jest ten przypadek tutaj rozważany. Um, ciężko jest y, wyznaczyć jedną, dobrą, poprawną odpowiedź na, na to, ja, i, i, na ten, ten jeden poprawny algorytm, który, który na pewno zadziała w naszym przypadku, um, jak się uczyć testowania w, obecny, w obecnych czasach. Um, na pewno nie tak, jak się kreują trendy. Na rynku, z powodu tego, że ludzie widzą fajne widełki, czyli od razu idziemy w automatyzację w ciemno. Test Automation Engineer, fajne pieniążki. Dostanę tutaj 10 koła na rękę, już prawie od razu, więc idziemy od razu w automatyzację. Na pewno nie w tę stronę. To przynajmniej może nie wskaże, którą drogą trzeba podążać, ale którą drogą nie powinniśmy podążać, hmm. czyli takich antypaternów, żebyśmy nie przeskakiwali. Już na jakieś zaawansowane aspekty tej pracy testowania, nie mając podstaw. A tak, żeby już może troszkę nakreślić tą ścieżkę, no to mamy oczywiście te, te certyfikaty, też szkolenia ISTQB Foundation. Tam w ostatnich latach nawet powstało dużo więcej poziomów dostarczanych przez samo ISTQB, co na pewno oferuje fajną bazę wiedzy teoretycznej i, i może pomóc w dalszym rozwoju, tylko, że nawet ja się ostatnio zastanawiałem, że żeby wejść do branży najczęściej, ludzie zdają ten egzamin, mają mhm. tą certyfikację, natomiast pełne zrozumienie tego, ile tam jest wiedzy, którą rzeczywiście mogę zaadresować w mojej codziennej pracy, zauważam dopiero tak po, po roku pracy mhm. Już w projekcie, w jakichś tam procedurach, procesach, więc i tak będą musieli wrócić teoretycznie do tego, co już mają w małym paluszku i co być może zaważyło o zatrudnieniu ich w, w, danej, no, w danej firmie. Mhm. Co, co jest wiesz, takim błędnym kołem, ale tak jak mówię, to jest dość ciężkie pytanie. I, I myślę, że tutaj, tutaj postawiłbym na, na mieszankę tej teorii, te, czyli właśnie przyswajanie, przyswajanie tego materiału z Kuba, z bo tam są naprawdę fajne rzeczy. E, polecam wersję angielską. Mm -hmm. nie, nie wchodźmy w testowe, <laughs> ale żeby, żeby to było mocno mieszane z praktyką. E, tej praktyki w ostatnich latach. W, tych materiałów do praktyki pojawiło się bardzo dużo. Jest mnóstwo serwisów wystawionych pod to, żeby znajdywać błędy. We własnym zakresie możemy uczyć się je raportować, tworzyć scenariusze testowe, formować je w suity testowe, potem całą architekturę testową i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli ten, te czynności sobie wypiszemy na tablicy, to zaczniemy mapować i będzie w nich praktyka, uzupełnimy ją teorią, potem wejdziemy, uda nam się wejść rzeczywiście um, do świata komercyjnego testowania i uzupełnimy to doświadczeniem. I tak jak mówię, jeszcze troszkę wrócimy. Zaczepię wiaderko tej teorii. Tak, 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 tak. To, 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 to będzie ten taki słoiczek z kamyczkami uzupełniony wodą, że rzeczywiście są to mocne fundamenty pod dalszą pracę. I, i to, tak bym to widział. Zdecydowanie się podpisuje pod tym. Jak wspominałeś o aplikacjach w ogóle, że teraz mamy dużo takich aplikacji, które pozwalają nam się uczyć, testować i tak dalej. W poprzedniej rozmowie, którą miałem z Tomkiem, który wszedł do, do, do IT, do QA, właśnie, on wspomniał o aplikacji Mister Buggy. To jest w ogóle bardzo fajna aplikacja, która została stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie mieć zaszyte błędy w sobie i żeby można było. Na, na jej podstawie testować. Jest trochę materiałów, faktycznie, które, które pokazują takie rzeczy. Ja jakby szedłbym tą drogą. Nie? Jakby to, to, to jest fajny kierunek, żeby faktycznie y, najpierw zdobyć trochę teorii, czym tak naprawdę testowanie jest, żeby pojąć trochę tego, mm, w jaki sposób tworzy się oprogramowanie i tak naprawdę jakie kroki, że tak powiem, w tym tworzeniu oprogramowania są. Żebyśmy mogli faktycznie zacząć tą pracę jako tester. Ja mam w tym wszystkim jeden problem. Zwłaszcza jak, jak ja mam komuś odpowiedzieć i doradzić, co ma zacząć robić, to ja wbrew pozorom, ostatnio, ostatnio się na tym złapałem, że zacząłem ludziom mówić, żeby zaczęli uczyć się programowania, a nie testowania. I to chyba wynika z tego po prostu, jak po pierwsze, jak się wchodzi do branży, po drugie, ile ta wiedza techniczna e, pozwala osiągnąć. Bo e, nawet w kontekście samej nauki, e, jeżeli ja jako tester, tak, je, jestem powiedzmy bankierem w tym momencie i chcę zacząć testować, e, mam się na, nauczyć testowania, to duża część tej teorii z ISTQB czy z innych materiałów, to tak jak mówisz, e, ona do mnie nie trafi. To dopiero jak już wejdę w branżę, zacznę się uczyć, to, to, to jak poznam już te procesy od środka, to ta wiedza zacznie do mnie trafiać. Nagle zobaczę, o, ale ekstra, ile, ile tam wiedzy było w tym ISTQB. Natomiast z programowaniem mam takie wrażenie, że jest tak, że dużo łatwiej jest zacząć uczyć się nowych rzeczy. Bo z testowaniem samym w sobie, to, bo. To też pamiętajmy, też mówiliśmy w którymś odcinku wcześniej, że testowanie w tym momencie, czy QA w tym momencie właśnie, to nie jest samo testowanie aplikacji. Nie? To, to jest już jakby doglądanie procesu, dużo, dużo więcej rzeczy, jakby zarządzanie jakością, czy udział w zarządzaniu jakością i próba poprawy jakości całej aplikacji, całych procesów i w ogóle całego projektu. A tego się nie nauczymy pracując sami. Tak naprawdę. To już musimy wejść do projektu i, i zacząć, zacząć obserwować, jak ci ludzie się rozwijają. Natomiast, czy, czy te projekty, jak ludzie rozwijają projekty. Natomiast z programowaniem, wydaje mi się, że jest dużo łatwiej wymyślić sobie rzeczy, których chce się nauczyć. Na przykład, jak będzie powiedział Karol: naucz się teraz testować aplikację, która obsłuży ruch 100 tysięcy użytkowników no to myślę, że jak nie znajdziesz aplikacji, która obsługuje taki ruch i jest gdzieś wystawiona, to się nie nauczysz jej testować. Ale Gdy To jest tak pół biedy, nie? To... A, a, Tak. A druga rzecz, w sensie, a, a, a jakbym ci powiedział, Karol, napisz taką aplikację, to masz dużo większe pole manewru do tego, żeby zacząć sobie stawiać taką aplikację. Przeczytasz sobie, czym jest Azure. Ok. Zaczniesz sobie, poznasz jakąś technologię. Wpiszesz sobie, chcę poznać Springa. Poznajesz Springa. Zaczynasz, nie wiem, chcesz zaimplementować autentykację. Implementujesz autentykację. Chcesz podpiąć jakąś bazę danych. Czytasz o tym, jak się podpina bazę danych i podpinasz tą bazę danych. I jesteś w stanie, powiedzmy sobie, tak krok po kroku tą aplikację zbudować. Oczywiście też. Mm, dużo nauki tam będzie mm, jakby od ciebie wymagane, tak? żeby w ogóle poznać, jakie, jakie te składowe muszą być, żeby taką aplikację zbudować. Ale tak naprawdę w, 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 w nauce programowania ograniczacie kreatywność, w sensie ograniczacie to, co sobie wymyślisz, co chciałbyś się nauczyć, no i materiały, które masz w internecie. Z testowaniem, kurde, jest inaczej. Tak, zgadzam się. I tutaj jeżeli jakiś programista nas będzie oglądał, to oczywiście nie chcę w żaden sposób urazić, ponieważ programowanie jak, jak praca programisty ma dużo wiele innych zawiłości, ale wydaje mi się, że przynajmniej rozpoczęcie tej pracy jako tester versus jako programista. Programowanie jest dużo bardziej liniową ścieżką na początku. I tak jak mówisz, jest e, łatwiej znaleźć rzetelne materiały, albo przynajmniej te e, wydeptane ścieżki, którymi dalej można podążać. Oczywiście nadal mamy mnóstwo mnus materiałów, akademii, które w tydzień zrobią programistę i tak dalej. E, wiemy, wiemy, jak to czasem bywa. Ale, ale tych materiałów, i, i wydeptanych ścieżek, i osób chodzących tymi ścieżkami, i feedbacków o tych ścieżkach jest dużo więcej i są dużo bardziej rozpropagowane, aniżeli o, o, o ścieżce testera, i, um, i tego, jak postępować już, już po tej, powiedzmy sobie, troszkę, tak po tej drugiej stronie barykady. Ale. I, Jedna z takich umiejętności, tak mi na samym początku powiedziałeś, że za, zalecasz ludziom, żeby uczyć się programowania. Um, to ja ostatnimi, ostatnimi miesiącami zauważyłem i myślę, że ty też na pewno potrzebę i wartość umiejętności znajdywania informacji w internecie, tak. googlowania. Matko. Je, je, Matko i co. Matko i córku, ja jeszcze jakiś czas temu nie zdawałem sobie sprawy, że to może być zupełnie taki game changer dla osób na różnym poziomie zaawansowania. To nawet nie musi być osoba startująca, tylko osoba już wysiedziana w branży, mająca 12-13 lat doświadczenia. I, I nadal są takie, które jak googlować nie potrafią, zostają w, mają taką stagnację, zostają w technologiach i bez znalezienia rzetelnych materiałów, bez takiego popchnięcia do przodu, one no, nie są w stanie się dalej rozwinąć. No. To jest przerażające. Jest przerażające i tak jak mówisz, to niestety z tym na co dzień się, się można zetknąć nawet wśród osób, które starzem są już dużo, dużo starsze niż właśnie początkujące osoby. Jak zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tym, jakie są materiały w ogóle w internecie i w jaki sposób można się uczyć tego testowania i tak dalej. Zobacz, że Ostatnimi czasy, no powiedzmy, dajmy na to taką ramę czasową, nie wiem, trzy lata. Mam wrażenie, że to tak gdzieś trzy, maksymalnie cztery, ale raczej bym stawiał trzy lata. Urosła bardzo świadomość tego, że coraz mniej jest takich testerów, testerów, na zasadzie, że siadam i, i po prostu klikam. To, że QA jest zaangażowany w dużo więcej niż samo klikanie feature'a po zaimplementowaniu, jest już wiedzą mocno powszechną. Natomiast, jeżeli chodzi o materiały do nauki, to nadal mam wrażenie, że materiały, które mówią o wejściu do branży z perspektywy testera, to nadal są materiały, które tak jakby kultywują ten model pracy... Z 10-15 lat wstecz, gdzie testerzy byli po prostu tymi osobami, którzy na koniec procesu waterfallowego sobie siadali i przeklikali aplikację. I tak jak, tak jak nawet wspomniałeś o tym, że oczywiście ja, ja się podpisuję pod tym, że absolutnie nie chcemy urazić żadnego programisty ani nikogo innego, czy biznesu, czy PM-ów, czy, PM czy nikogolwiek, o, o kim będziemy rozmawiać w tym odcinku. Po prostu. Mam wrażenie, że dużo łatwiej jest w tym momencie, może nawet nie dużo łatwiej, przystępniej po prostu, jest pójść na rozmowę rekrutacyjną z programowania na, na, na pozycję programisty niż QA. -a. Właśnie bazując na tym, że jako programista, który, który aplikujesz do jakiejś firmy, możesz pokazać portfolio, to ono cię opisze, nie? Ktoś spojrzy na GitHubie, na Twój kod, zobaczy, um, jak, jak tworzysz dane elementy, jak dobrze znasz daną um, technologię. Natomiast z testowaniem no, to nie jest aż takie proste. W sensie możemy pokazać repo, możemy pokazać nasze wiem, testy automatyczne, możemy pokazać nasze przypadki testowe i tak dalej, ale w żaden sposób nie pokażemy tego naszego skilla um, QA-owego, jeżeli chodzi o, o, o repozytoria. Um, no, i właśnie, i jeszcze odnośnie rozmów na juniora na przykład. To z, z, zobacz, że bardzo często na rozmowach kwalifikacyjnych na QA są pytania na zasadzie w Twoim projekcie nie ma testów. Jesteś jedynym QA. -em. Co robisz? I ty jako junior musisz się zmusić na to, żeby na to odpowiedzieć, zastanowić się, w jaki sposób byś to poprowadził i tak dalej. Programista frontowy. Junior, zazwyczaj na, tym, na tej rozmowie dostanie pytanie: Jak zanimujesz to kółko, żeby ono się obracało tak, a nie inaczej? Albo jaki znasz typ klasy takiej i takiej? Nie? I to jest też już ta różnica, która wydaje mi się, że, że mocno wpływa na to, jak się wchodzi do branży. W tym momencie dużo QA-ów tak naprawdę na jakichś grupach, jak śledzę i tak dalej, to widzę, że dużo osób, które się uczą tego, mają problem z tym, żeby dostać się na, do pierwszej pracy, czy na, na rozmowę kwalifikacyjną. Ale załóżmy sobie tak, 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 taki scenariusz. Jest nie wiem, Piotrek, mityczny Piotrek niech będzie. I ten Piotrek posłuchał naszej rady. Poszedł, nauczył się ISTQB, zdał egzamin, zaczął uczyć się testowania na Mister bugi i na innych aplikacjach. Dostał się do pierwszej pracy dostał się na junior QA. -a. Na razie jego główne zadania to po prostu nie wiem, pisanie przypadków testowych bazując na dokumentacji i wykonywanie ich i potencjalne zgłaszanie błędów, czyli taka praca, która defaultowo kojarzy się z tym, co robi tester. Jakie Piotrek będzie miał pole manewru do rozwoju przez najbliższe miesiące? Na czym tak naprawdę powinien się skupić? Uh... Wiesz co, to zanim odpowiem na to pytanie, to, to jeszcze postawię taki problem, no, może przytoczę problem, który po prostu istnieje I, i, i problem jest przede wszystkim jeszcze na rynku pracy. Tak jak masz programista, to... Wiesz, czym on mniej więcej się zajmuje. Może różnić się językiem, podejściem e, w de de development cycle, e, może mieć zróżnicowany tryb działania, algorytm, poziom algorytmik i różne tego typu rzeczy. E, ale, ale mniej więcej jesteś w stanie określić, jakie są jego obowiązki. Natomiast, mm, tak jak mówisz, taki QA. W wielu firmach to są zupełnie dwie różne rzeczy. Że nadal w dużej ilości firm e, ofert pracy e, zwykłego testera, którego uważają, że po prostu będzie chodził, testował i to będzie jedyna akcja w projekcie, nazywają kilojami e, i, i taki, taki pogląd tych firm wytwarzających opro oprogramowanie już się e, dość mocno rozpropagował. Co jest, co jest smutne, bo jest bardzo duża różnica, o której już chyba tutaj na, nawet na niejednym odcinku można było wysłuchać, że to jest bardzo duża różnica między samym testerem a QA'em. Dla, dlatego dużo problemów, o których teraz rozmawiamy, wynika chociażby z tego, z tego stwierdzenia, z, tego, z tej sytuacji na rynku. Ale wracając teraz do pytania, które mi zadałem do Piotrka. Do Piotrka. Jak on może się dalej rozwijać? Jego rozwój na pewno będzie bardzo mocno uzależniony od tego jak ma sytuację w projekcie i jak, jaką charakterystykę pracy ma firma. Natomiast jeżeli sobie odetniemy to i postawimy tylko na wolny czas Piotrka jego kęci i, i tego w jaką stronę on chciałby się dalej rozwijać, to Takiego zdrowego rozsądku i z doświadczenia spokojnie możemy powiedzieć takiego pewniaczka, no to, to idźmy w automatyzację, tak? Jeżeli już Piotrek popracował trochę, zebrał trochę doświadczenia, zaczyna się to troszkę, gdzieś ta repetytywna praca zaczyna mu przymykać oczy wieczorami. To jak najbardziej powinien pójść w stronę unowocześnienia charakterystyki jego pracy i wprowadzenia części automatyzacji. Jeżeli nawet firma nie narzuca takich inicjatyw, to myślę, że bardzo fajną inicjatywą i dowodem na to, że że się nadaje na, na QA, nie na testera, jest wychodzenie z własnymi propozycjami w celu optymalizacji procesu deweloperskiego, tak? Jesteśmy w stanie tam powtarzalną pracę zrobić szybciej na pewno, możliwie że lepiej, wykluczając błąd ludzki, i myślę, że to jest, jest najpopularniejsza ścieżka, i myślę, że jest na obecne warunki stosunkowo poprawna. Ja bym się do niej zbytnio nie przyczepiał. Ta automatyzacja myślę, że powinna być krokiem dla osób, które się dalej rozwijają, ale niekoniecznie mówię, że, że miejsce osób nieautomatyzujących zostanie zajęte w najbliższych latach IT. Ale to myślę, że jeszcze ten temat poruszymy w dalszej fazie rozmowy. Tak, na pewno zaraz sobie powiemy o tym, jakie są alternatywy, jeżeli ktoś się tak nie chce automatyzować, bo ja, ja będę tutaj stał jako, jako obrońca tych nieautomatyzujących nie testerów. Jednocześnie zaznaczam, że też uważam, że jednak każdy powinien spróbować pójść w tą automatyzację. Nie mówię pójść w automatyzację na zasadzie, dobra, ja zostawiam moje Testowanie, ja będę teraz automatyzował, ale samo to, żeby spróbować nauczyć się automatyzacji takiej chociaż podstawowej z dwóch przyczyn. Pierwsza to najprostsza, taka, o której mówisz, czyli znaczy najprostsza, najważniejsza, nie najprostsza, bo ona jak się okazuje wcale nie jest najprostsza. To jest właśnie optymalizacja procesu, bo tak naprawdę. Spotkałem się z firmami, w których nikt od ciebie nie oczekuje, że będziesz wykonywał testy manualnie. Po prostu masz dany czas, masz daną listę testów i zrób to. I wtedy możesz się właśnie spotkać z tą sytuacją, kiedy robisz ten sam test po raz setny. I wtedy ta automatyzacja jako ratunek na naszą rutynę regresji jest super. I ta, ten automat nie musi być napisany wcale w jakimś nie wiadomo jakim narzędziu. To może być. Nawet kurczę, nagrywarka testów na dobrą sprawę. To będzie już jakiś test automatyczny. Jeżeli to będzie dobrze zrobione po naszej stronie i tak zabezpieczymy ten skrypt nasz, żeby on się nie wysypywał przy, nie wiem, innych danych i tak dalej, to on już nam przyspieszy proces. Czyli zoptymalizujemy, zyskamy jakiś czas na to, żeby na przykład w tym czasie, jak te testy będą się uruchamiały same, robić coś innego. To już jest optymalizacja procesu i uważam, że w taką automatyzację powinien spróbować iść każdy. Natomiast też uważam, że w drugą stronę powinniśmy, jako testerzy manualni, spróbować nauczyć się automatyzacji takiej językowej, w sensie poprzez użycie programowania, jakiegoś języka programowania. Bo to, wbrew pozorom, może bardzo nam przybliżyć pracę deweloperów pomoże nam spotkać błędy w kodzie, pomoże nam spotkać się z debugowaniem i tak dalej. Po pierwsze poznamy jakieś nowe rzeczy, po drugie być może trochę nam się przybliży też ta wiedza programistyczna. A koniec końców uważam, że im więcej tej wiedzy programistycznej będziemy mieć z różnych obszarów, czy to jest front-end, czy back-end, tym łatwiej nam będzie zaplanować chociażby testy, łatwiej będzie nam z... zauważyć jakieś luki w procesach, dowożenia. Także tutaj jestem zdecydowanie za tym, żeby każdy tester próbował tej automatyzacji. Czyli tutaj się zgadzamy, ale jestem też zwolennikiem tego wyznania, że. To też nie jest tak, że jeżeli nie umiesz automatyzować i nie chcesz w to iść, albo totalnie ci to nie wychodzi, to, to że nie masz czego szukać w, w branży. Nie? Jakby tutaj uważam, że spokojnie miejsce dla ciebie się znajdzie. Więc uważam, że nie każdy musi, ale każdy powinien spróbować. Natomiast nawet jeżeli nie umiesz automatyzować, nie podoba ci się, nie chcesz, to mamy tak naprawdę, jeżeli chodzi o testy manualne same w sobie nawet mamy mnóstwo obszarów, w których możemy się rozwijać, bo na przykład możemy zająć się testami funkcjonalnymi, czyli takie te, te najbardziej popularne testy. Możemy zająć się testami niefunkcjonalnymi, czyli zająć się performancem i, i całą całą gamą testów wydajnościowych. Możemy wyszkolić się w testach na jakichś specyficznych urządzeniach, na przykład trafić do wybrać sobie jakiś projekt firmie, w jakiejś, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, um, która produkuje na przykład jakiś soft na specyficzne urządzenia, jak na przykład kokpit samochodu. I to są testy, które możemy wykonywać na przykład manualnie, e, ale one nie będą sprawiały tego wrażenia, że stoimy w miejscu. Więc finalnie tak naprawdę z tego e, testera manualnego mamy tą przestrzeń. E, Jakbyśmy tak sobie Karol założyli, że Piotrek mm, jeszcze się nie nauczył testowania automatycznego, nie poszedł w naukę programowania. W jaki sposób może powstrzymać właśnie taką rutynę? Bo na pewno, jeżeli będzie testował manualnie przez rok, dwa, trzy, to na pewno przyjdzie taki moment, w którym on pomyśli, że stoi właśnie w miejscu, że o, muszę automatyzować, bo to jedyny kierunek rozwoju. No, nie do końca. Ale jak mógłby taką rutynę e, zwalczyć? Mhm. E, to od razu, jak mówimy, że pomijamy automatyzację, to na pewno nie wspomnę o automatyzacji, w której musiałby się uczyć programowania. Natomiast mhm. nadal ma szeroką sieć narzędzi, które mogą mu ułatwić pracę, i, które może nie są najlepszej jakości, nie są najlepszej dokładności, bo nie mamy. Te możliwości programistyczne w tych narzędziach są ograniczone, ale cały czas jest w stanie tą automatyzację spo, w, sobie wprowadzić. Um, mamy po, po backendzie chociażby bardzo przyjemnego Postmana do współpracy. Mamy po, po stronie frontendowej katalony. E, e, mamy. E, o matko, wypadła mi nazwa, ale you get the, the idea. Eee, nagrywarki. Na tak? O różnych no, no, O z, nagrywarki, o, tak? ide, o jakiegoś robota Ta. i tak dalej. Tak? O właśnie, idę. Sam Google Recorder tak? wyszedł w, tak. w Toolsach ostatnio, ostatni, już prawie rok jest. Który też już może służyć jako od delegowanie części pracy tej powtarzalnej do, do tego, ale już nawet odsuwając tą automatyzację. To mamy bardzo dwa modne kierunki, w których osoby. No mówmy brzydko manualne, ale, ale nie chciałbym tego tak charakteryzować. Będzie nam łatwiej ukierunkować słuchaczy. To mamy machine learning, i, i, i tą sztuczną inteligencję, w którą mogliby pójść. I oczywiście są tam. Stanowiska, jest tam praca, która będzie wymagała jakiejś wiedzy programistycznej, ale spokojnie można tam znaleźć miejsce dla siebie, ponieważ samej statystyki, weryfikacji danych, dostosowywania tego wszystkiego jest na tyle dużo, że i um, bez chęci poznawania programowania, też znajdziemy sobie y, jakąś, jakąś formę rozwoju. Um, Natomiast ta, ta ścieżka, której ostatnio mi dużo bliżej, no to mamy ścieżkę cyber security i e, testów bezpieczeństwa, które, które spokojnie, i to dużą gamę tych testów, spokojnie jesteśmy w stanie mm, przeprowadzać zupełnie bez znajomości programowania. Tam też e, jest bardzo dużo zdań, że ja nie, nie programowałem nigdy. Spełniam się fajnie jako, jako pentester. Z mojej perspektywy uważam, że gdzieś ta linia jest, że do pewnego elementu swojego rozwoju, nawet jako specjalista od cyber security, programować nie muszę, ale w pewnym momencie z tym programowaniem. Będę elastyczność. ale tak jak mówię, jako, jako dalszy cel do osiągnięcia przez naszego kochanego Piotrka Mistycznego, spokojnie może sobie powiąć rozwój w, w kierunku cybersecurity, security, a zapewniam, że że tam jest bardzo dużo, bo im więcej się tego uczę, tym, tym bardziej widzę, jak dużo jeszcze nie wiem. Mm -hmm. e, także spokojnie może utonąć na jakieś 7 lat e, i, i po tych 7 <noise> latach nadal nic nie wiedzieć. Także keep going. Tak. Myślę, że, że też taką dobrą radą byłoby to, bo, bo tak, przedstawiłeś bardzo fajne kierunki i, i to, to też się z tym zgadzam właśnie, że, że na przykład cyber security to, to jest temat, który jest bardzo hot ostatnio, a specjalistów w tym temacie nie jest dużo. To jest właśnie też rzecz warta zaznaczenia, jeżeli chodzi o testerów automatyzujących, przez to, że właśnie to. Tyle daje testerom, że jakby jak umiesz automatyzować, jak znasz to progr programowanie, to, to jakby jesteś w stanie dowozić swoją pracę też szybciej i tak dalej, czy, czy lepiej rozumieć inne jakby zawiłe aspekty wytworzenia oprogramowania, to bardzo dużo osób jednak w to idzie. Poza tym to te, też był taki moment, że automatyzacja była też, też bardzo sexy i każdy, każdy w to szedł. Cyber security w tym momencie jest tak, czy, czy, czy w ogóle jakby testowanie bezpieczeństwa, że... Hmm, to nie jest już taki temat, do którego ciągnie wszystkich. I efekt jest właśnie taki, że specjalistów brakuje, a tak naprawdę każda aplikacja wystawiona na, 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 na świat powinna takie testy przejść. Dlatego tutaj jest bardzo duży popyt i to widać bardzo często w firmach, że wszystkie testy pokrywamy sami, ale jeżeli chodzi o testy bezpieczeństwa. Wynajmujemy firmę zewnętrzną, idziemy na outsource, bo nie mamy specjalistów do tego, żeby to zrobić. I tu właśnie bardzo fajnie, że mm, też rośnie świadomość tego, powiedzmy, problemu e, i coraz więcej osób e, o tym mówi na głos. Dzięki czemu, e, tak, jak, tak jak mówisz, e, mamy dodatkowo, otworzyła się bardzo szeroka ścieżka, w której też jest mnóstwo specjalizacji e, dla osób, które. Wcale nie muszą automatyzować testów przy użyciu Java czy JavaScriptu. Chociaż to to samo, nie? Kar <gry> e, i carpet. Tak, tak. E, oczywiście to nie jest to samo. Żartuję. Mm. Natomiast faktycznie, jeżeli nie chcesz uczyć się programowania i, i czy, 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 czy po prostu ci to nie, nie wchodzi albo coś, to jakby to nie jest tak, że zamykasz sobie totalnie ścieżkę do, do rozwoju. Ja bym jeszcze do tego dodał to, żeby wychodzić z tej strefy komfortu i zmieniać projekty. Ja wiem, jak to brzmi, bo to, to się tak mówi, że a, jak już poznasz projekt i będziesz super obeznany biznesowo w nim, to będziesz najlepszy w tym, co robisz, bo ktoś wejdzie nowy, musi poznać te zależności, a ty masz wszystko w jednym palcu. Okej, okay, jest to jakieś, jakaś prawda, ale z drugiej strony bardzo szybko zamkniesz się na specyficzny sposób wytwarzania. Bardzo szybko stracisz perspektywę, nie będziesz miał tego porównania do, do, innych, do innych miejsc, do innych projektów. No i właśnie ta strefa komfortu. A to jednak jest tak, że najwięcej uczymy się wtedy, kiedy z tej, z tej strefy komfortu wychodzimy. I ja polecam zmieniać projekty, żeby właśnie po pierwsze łapać nowych skili. I tutaj nie mówię o łapaniu nowych skili tylko i wyłącznie z perspektywy technicznej, ale też miękkich, bo im więcej poznamy różnych projektów, im więcej problemów organizacyjnych będziemy widzieć, im więcej mm, procesów, które musimy, nie wiem, jakoś poprowadzić, czy, czy, czy zmierzyć się z ich problemami, ich bolączkami. Przejdziemy, tym większe nasze skille miękkie będą. Im więcej różnego rodzaju, czy, czy, czy różnego typu programistów, czy biznes analityków, czy w ogóle zespołów spotkamy, tym też, też łatwiej będzie nam rozmawiać później z ludźmi. Łatwiej będzie nam dobierać odpowiednie, odpowiednie słowa, odpowiednie argumenty. Jakby będziemy się po prostu rozwijać, będziemy widzieć dużo, dużo więcej. I wtedy, na przykład testy eksploracyjne. Czyli te testy oparte na doświadczeniu będą miały sens, bo jaki sens jest, powiedzmy, i, i, i tu przechodzimy trochę do tego mm, tematu, który też kiedyś chyba poruszaliśmy, czyli takie te, te, te wysiedziane dupo godziny, nie? Ktoś może pracować dwa lata i mieć dużo większego skilla, bo w tym czasie miał pięć dużych, zaawansowanych projektów. I teoretycznie, biznesowo nie poznał ich aż tak dobrze, ale to mogły być szybkie, intensywne projekty, w których musiał szybko złapać jakiegoś skilla i sprawdzić go od razu w boju, to on może być dużo lepszym kandydatem do pracy niż osoba, która siedzi 5 lat, ale cały czas w jednym projekcie. I tutaj, tutaj myślę, że, 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 że na pewno warto zmieniać te projekty. I z, też stąd też będzie parę miejsc, do których można się rozwijać. Ale masz coś, rol do dodania tutaj. Tak, tak. Bardzo mi się podoba ten argument i zmienianie projektów, ponieważ ja tu widzę swego rodzaju pułapkę, którą myślę, że, że część osób oglądających nas może, może nawet zauważyć na, na LinkedInie, na różnych portalach. Gdzie te gdzie oferty pracy latają, e, o jaką połapkę mi chodzi? Hmm. Rzeczywiście, jest tak, że firmy potrafią płacić za wiedzę biznesową, domenową, taka, która tylko i wyłącznie będzie mocno wartościowa w danej firmie. I będą trzymać się tego jak najdłużej, jeżeli ta, wiedza dom, ta ta domena, ta wiedza biznesowa będzie się poszerzać, że będzie ktoś, będzie grupa osób, która będzie mogarniała, ponieważ jeżeli ona odejdzie, to mają. Jest mnóstwo w ogóle nauk i, i statystyk y, przeprowadzanych na tym, jak dużo trzeba poświęcić i, i czasu, i pieniędzy na to, żeby wdrożyć y, y, potencjalnego pracownika w skomplikowany projekt i tak też się dzieje, że oni trzymają się tych pracowników tak długo, jak mogą i to jest pułapka dla nas, dla pracowników, którzy chcą się rozwijać, ponieważ można rzeczywiście ugrządzać. Mogą sypać pieniążkami pewnie do pewnego momentu, do momentu, kiedy im się to będzie opłacać. Posiedzimy sobie powiedzmy 6-7 lat i po tych 6-7 latach Naprawdę bardzo ciężko może nam będzie, e, z, b, będziemy mieli ograniczoną możliwość zmiany pracy, e, zmiany pracy na podobnych warunkach i w ogóle z tym set skillem, której tak naprawdę mieliśmy, dołączając do firmy poprzedniej, ponieważ na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, sześciu, siedmiu, poznaliśmy tylko i wyłącznie wewnętrzne technologie. Te, które mają przenaszalność zerową. I to jest pułapka. Ja już mam wśród znajomych sporą liczbę osób, które, część z tych osób świadomie podjęła takie decyzje, część po prostu wpadła i na szczęście udało im się wydostać. I bardzo się z tego cieszę. Ale tutaj przestrzegamy przed tym, że to może być pułapką. I przy nie oszukując się coraz bardziej dynamicznie pędzącym rollercoasterze IT, niektórzy z tego wagonika mogą po prostu wypaść. I po prostu należy na to bardzo mocno uważać. To jest w ogóle bardzo fajny, fajny case, bo nawet ostatnio gdzieś czytałem takie coś, z czym się oczywiście zgadzam, że jest, jest twierdzenie, jak można szybko dużo zarobić, i była porada, często zmieniaj firmy. I jakby to, to jest prawda, że z jednej strony, zmieniając firmy, możesz zarobić więcej, bo po pierwsze, łatwiej jest wynegocjować większą stawkę u innego pracodawcy niż pójść po srogą podwyżkę. Ale to też jest trochę tak, że ludzie, ludzie to płytko rozumieją, że tylko o to chodzi, bo tu też właśnie te zmiany pracodawców, zmiany otoczenia, zmiany projektów powodują, że twój skill, twoja pewność siebie, twoje umiejętności są po prostu dużo większe, więc też szybciej stajesz się cennym kąskiem. Ale po przeciwnej stronie jest to, że właśnie trafisz do projektu, w którym, e, który jest po prostu nie, bardzo cenny dla danego pracodawcy. I możesz właśnie wpaść w tą pułapkę, o której mówisz, czyli ty będziesz chciał coś zmienić, będziesz chciał odejść, ale wizja tego, ile trzeba będzie zapłacić e, za cały proces wdrażania nowych osób na twoje miejsce, może skusić pracodawcę do przebijania innych ofert w taki sposób, że ty na to pójdziesz. I tutaj właśnie trzeba e, też mieć taką świadomość, tak, tak, samo samozachowawczo podchodzić do tego w taki sposób, żeby jednak. Przeanalizować, czy faktycznie ten hajs jest najważniejszy w danym momencie, bo możemy się złapać na tym, na tym, co właśnie Karol przed chwilą powiedział, czyli będziemy siedzieć 7, 10, 15 lat w jakiejś firmie. Oczywiście to, to już są bardzo, bardzo srogie przypadki, ale powiedzmy, siedzieć ileś lat w danej firmie, bo będziemy zaspokojeni finansowo i nie będziemy musieli w żaden sposób zmieniać i będzie wiadomo, nie wyjdziemy z tej strefy komfortu, bo jest super, znamy tych ludzi, znamy projekt, jest wszystko fajnie, mm. ale przyjdzie taki moment, w którym a niech coś się zepsuje, albo a niech nagle poczuję, że muszę zmienić, że muszę pójść gdzieś dalej i jeżeli przez tyle lat siedziałem w jednym miejscu, przy jednym typie projektu, to okej, okay, dla tej danej firmy mogę być bardzo cennym zawodnikiem, ale dla innej firmy no już niekoniecznie. I tu trzeba to wyważyć tak naprawdę. Polecam, polecam jakby każdemu spróbować kilka miejsc pracy. Na pewno nie, nie albo, albo różnych projektów na pewno, bo to też jakby są firmy, w których jest tyle projektów, że wcale nie trzeba zmieniać pracodawcy jako takiego. Ale, ale spróbowałbym na pewno pracy przy różnych projektach. Jeżeli całe życie siedzisz i, i testujesz UI'a, Pójść do projektu, gdzie jest backend, pójść do projektu, który nie wiem, ma jakąś aplikację desktopową, ma jakąś aplikację mobilną, robi coś innego. To są fajne, fajne, fajne rzeczy, żeby się po pierwsze rozwinąć, a po drugie, żeby też zobaczyć, co tak naprawdę lubisz, nie? Jakby co, 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 ci, co ci sprawia frajdę. Na przykład patrząc po tym, jak Karol się rozwija w, w security, no ja już widzę, że to jest coś, co jego jara bardziej niż mnie. Ale na przykład jego tak nie jara rozmawianie z ludźmi jak mnie. No i. I każdy znalazł swoją niszę. <grymne> <grymne> perfekcyjnie, perfekcyjnie powiedział. E, dziękuję bardzo. E, dobra, załóżmy, że teraz. E, a, dobra, jeszcze w, w jednym kontekście skąd czerpać materiały na naukę, bo tak o tym jeszcze pomyślałem. E, Załóżmy, że Piotrek jest nadal tym testerem manualnym i zmienia projekty, poznaje różne procesy, jest super i w ogóle, ale jednak przychodzi taki moment, w którym no, nie chce zmieniać pracodawcy, ale jednak chciałby poznać jakieś nie wiem, nowe, nowe rzeczy, jakieś trendy, które, które się pojawiają. To tutaj myślę, że z, razem z Karolem spokojnie polecamy. Hmm, Oglądać czy jeździć na różne konferencje, oglądać eventy, śledzić to, co się dzieje w branży. Nawet jeżeli w naszej firmie nie przydadzą się te rzeczy, to na pewno warto poznawać kierunek rozwoju w ogóle świata, w którym siedzimy, tak naprawdę czy tego naszego IT. I właśnie konferencje różnego rodzaju eventy, wydarzenia są bardzo dobre do tego, żeby taką, taką wiedzę czerpać. I myślę, że, że, że to niezależnie od tego, w jakim kierunku się rozwijamy, to, to jest ważne chyba na, na każdym stanowisku. Tak, podpisuję się pod tym. Ja bym jeszcze dorzucił, że jeżeli chcemy być na łączach, nawet nie angażując całych dni, to dołączajcie do, do grup facebookowych, twitterowych, obserwujcie osoby zajmujące się. Czymś podobnym, czymś, co Was interesuje. Dołączcie do, do grup na Redditie. Ostrzegam przed czasami wulgarnymi niektórymi threadami <tost> e, i, i tego, jak, jak ludzie potrafią przekazywać informacje lub e, Lubią krytykować, ale osoby mające doświadczenie na zadawaniu pytań, nas taką to myślę, że nie będą miały z tym problemu, bo to jest podobny case. Obserwować ludzi na LinkedInie, tak żeby nawet sobie ustawić notyfikację na swoim telefonie i od czasu do czasu zerknąć. A, to jest fajny thread. E, tutaj pojawiło się dużo, e, dużo lajków. To może sobie przyszedł do artykuł. Tak. Zajmie to 2-3 minuty, a wasza świadomość, wasz pogląd, horyzonty mogą być rzeczywiście Poszerzone. I ja osobiście odczułem bardzo dużą różnicę po tych drobnych rzeczach. No, uh -huh. Po tym, że znajdę sobie trzy minuty na artykuł i przeczytam go, i jakoś jestem w stanie, oczywiście nie całą, całą tą, tą informację, którą przeczytałem, ale jaką, jakąś część tej informacji sobie zachować i uwzględnić, być może w swoich dalszych działaniach, w swoim dalszym rozwoju. Dokładnie tak. Też się zdecydowanie pod tym podpisuję. I nie bójcie się próbować tych rzeczy. W sensie, jak zauważycie coś fajnego, ktoś, ktoś wam coś podpowie, to, nie wiem, w jakimś będziecie testować jakiś nowy feature, to a, spróbuję to zrobić tak, i nie wiem, tak ten dokument ułożę, tak to zrobię, tu coś zrobię inaczej niż do tej pory robiłem i tak dalej. I warto po prostu eksperymentować też. Oczywiście tam, gdzie jest na to miejsce i tam, gdzie wiemy, że jak pamiętajcie, że uczymy się na błędach, więc często musimy się liczyć z tym, że eksperyment będzie failem. Znaczy, jeżeli uważamy, że eksperyment zawsze zakończy się powodzeniem, to znaczy, że to nie jest eksperyment. I nie bójmy się eksperymentować, także też nie bójmy się przewrócić i uderzyć w buźkę i, i, i na tej podstawie nauczyć się a. Że jednak tutaj nie mogę stawiać stopy, bo się poślizgnę i, i znowu sobie obiję buźkę, a nie chcę sobie obijać buźki po raz kolejny. Mm, także trzeba, trzeba próbować. E, Okej. Okay. Piotrek doszedł do tego momentu, w którym stwierdził, że dobra, e, ja już się porozwijałem tutaj tak, pozmieniałem projekty, pouczyłem się z różnych eventów, z różnych materiałów. Ja chcę jednak uczyć się programowania i w ogóle chcę automatyzować testy. E, Jaki, jak, jakie takie najważniejsze skille musi mieć Piotrek, żeby móc automatyzować z sukcesem? Myślę, że część tych skilli musi już nabyć nawet w fazie testowania, kiełjowania, czyli analitycznego myślenia, umiejętność rozbijania problemów na mniejsze. Robienia sobie czasem mapy czynności, czyli taka swoista priorytetyzacja, może ewolucja troszkę priorytetyzacji, um, tak żeby mieć szerszą perspektywę tego, tego, co będzie robił. Być może nie na samym początku, bo, bo w dalszych fazach będzie to dużo bardziej potrzebne, ale mm, na pewno będzie miał łatwiejsze wejście w, chociażby w algorytmikę i rozbijania. W momencie kiedy będzie wiedział jak rozłożyć dany problem na mniejsze kawałki to algorytmika też może mu się wydać łatwiejsza. Projektowanie struktur danych jeżeli takowe będą wymagane przy, przy automatyzacji też na pewno mu um, wejdzie łatwiej. Um, i z, z takich umiejętności. Myślę, że te są dla mnie najbardziej zauważalne. Takie... Tak. tak, i, i więc, więc, więc póki co tam głos, może mi coś jeszcze wpadnie do głowy. Tak, i ja, ja bym tutaj bardzo mocno zaznaczył: uczmy się debagować. I ja wiem, jak to może brzmieć, może to brzmieć abstrakcyjnie, ale y, uważam, że y, da, uważam, bazuje po prostu na doświadczeniu i Karol, tu ty, ty się może uśmiechnąć, bo y, ma bardzo podobne doświadczenia, y, czyli jak zaczynamy y, wchodzić w rolę mentorów i w rolę trenerów i zaczynamy uczyć ludzi, to Kurczę, nauczyć programować człowieka jest kurczę, niestety, łatwiej niż nauczyć go debugować. I tutaj bym bardzo dużą wagę do tego, do tego przyłożył, żeby faktycznie uczyć się szukać błędów w kodzie. Czy, czy, czy błędów w logice naszego algorytmu właśnie za pomocą debagera, a nie sauta z komentarzem dupa, raz, dwa, trzy, halo, tu jestem, to się wykona, to się nie wykona, WTF, co się dzieje, one, two, three. Um... Tak, zdecydowanie mi się od razu przypomina mój licencjat, kiedy e, pisałem pierwszy taki poważny, dość duży. No... Wtedy na moje możliwości. Bardzo duży projekt. E, pisałem symulator piłkarski e, na licencjat i e, miałem takie przypadłości, gdzie potrafiłem. Te, Multum rzeczy napisać w ciągu dnia. Tak, 8 godzin siedzę, powiedzmy nawet e, napisałem sobie trzy strukturki, wykorzystałem je, mm, porobiłem obiekty pod drużyny zawodników, przypisałem parametry, miałem algorytmy rozgrywania tych, e, tych meczy i natrafiał się jeden jakiś konkretny mały problem. Były to najczęściej dwie, trzy linijki kodu, e, mając już tysiące w projekcie, i, i Potrafiłem na tym spędzić 16-24 godziny, siedzieć pół tygodnia nad tym. Um, I okazywało się, że to by takie pierdoły, że jeżeli miałbym moc, mocniej analityczne podejście do tego debagowania, do rozwiązywania problemów, przeanalizować, wyczytywać te informacje, które czasem w tym stack się są które mówią, jakby, co tam się wydarzyło, od czego powinien człowieku zacząć. To mi by zaszczędziło dużo czasu, który, który spędziłem. No ale te, te doświadczenia też przyniosły, myślę, że, pozytywny output. Także i tym razem ja się tutaj jak najbardziej podpisuję pod, pod tym, co powiedziałeś, Kuba. I tak naprawdę z tego miejsca, gdzie zaczynamy już automatyzować i mamy te procesy opękane i idziemy tak naprawdę w tym kierunku, to znowu przed Piotrkiem otwierają się po prostu horyzonty niezbadane wręcz, bo jak już jesteśmy dobrzy w procesach. Dobrze QAujemy, że tak powiem, i potrafimy automatyzować, i programowanie nie sprawia nam problemów, możemy iść naprawdę bardzo, bardzo szeroko, bo wszystkie te gałęzie, o których mówiliśmy, jeżeli chodzi o testowanie, też się przed nami otwierają po automatyzacji, tak naprawdę, bo nagle się okazuje, że możemy dużo części tych procesów po prostu też poautomatyzować. Myślę, że też takim fajnym kierunkiem do. Czy, czy, czy w ogóle podczas rozwoju nawet automatyzacji jest współpraca z deweloperami? Bo myślę, że fajny kierunek jest taki, żeby ta współpraca z deweloperami poszła o krok dalej niż tu masz mojego taska, weź go, przetestuj, ty go testujesz i mówisz: Dobra, przetestowane. E, tylko, żeby ta współpraca. Już zaczynała się na etapie nie, nawet unit testów, żeby gdzieś tam rozmawiać ze sobą, w jaki sposób, e, jakie testy są napisane, żeby nie powielać później tego w procesach dalej, e, żeby wzajemnie weryfikować jakość swojego kodu, żeby się uzupełniać nawet, żeby dla nie wiem, zmiany perspektywy na jeden sprint zamienić się miejscami. Jeden deweloper będzie robił testy automatyczne bazując na swoim frameworku, a ty w ten, w ten jeden sprint będziesz pisał jakiś endpoint, który coś będzie robił. Myślę, że, że takie coś też jest bardzo potrzebne do tego, żeby właśnie poznać perspektywę, a ta zmiana perspektywy pozwoli nam być zdecydowanie lepszym w tym, co robimy na co dzień. Myślę, że E, oprócz tego, co możemy, e, gdzie, gdzie możemy się rozwijać. W, w ogóle, jakby trochę, trochę ten temat ucinam, bo em, rozwój jako tester automatyzujący jest na tyle szeroki, że no, można w to iść zdecydowanie dalej, zdecydowanie głębiej. Natomiast to jest, to jest, jeżeli jeżeli mamy w to wchodzić, to myślę temat na inny odcinek, gdzie już można się konkretnie skupić na tym, jakie, jakie testy można fajnie automatyzować w jakiś taki nietypowy sposób. No oczywiście no testy hmm, Postmanem, testy Resta Short, czy, czy w ogóle rest, testy testy API, czy testy UI-owe i no to, to są takie podstawowe rzeczy, w które prawdopodobnie będziemy iść, jeżeli pracujemy w jakimś software house i robimy jakieś, nie wiem, strony Internetowe, jakieś aplikacje internetowe. Jest dużo rzeczy, które na pewno mogą wykraczać poza to, ale, ale tak jak mówię, to raczej temat na inny odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze rozwój Piotrka potencjalnie, wydaje mi się, że jeszcze fajnie jest zaznaczyć to, że tu już niezależnie od tego, czy Piotrek automatyzował, czy nie, łatwo jest przejść. Z qa zwłaszcza z doświadczeniem już po, po właśnie tych kilku latach, kilku projektach i tak dalej, do biznes analizy, bo na pewno qa powinno bardzo łatwo przychodzić wiele pytań już na samym początku analizy danych wymagań będzie na pewno w stanie dużo lepiej się dogadać z tym klientem niż, niż, niż nie, przeciętny deweloper. Więc dużo takich rzeczy do biznes analizy mamy już w pakiecie podczas uczenia się na QA, czy w ogóle pracy jako QA. Tak samo można pójść w zarządzanie, czy to będzie zarządzanie projektem jako PM, czy, czy pójście w Scrum Mastera, czy pójście w w, w zarządzanie w ogóle testami, bo, czy testerami, tak? Jakby Lead QA na przykład wcale nie musi umieć automatyzować. On musi znać wartość automatyzacji, musi wiedzieć, gdzie ten proces umieścić i, 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 i co, co on nam może dać i z czego powinniśmy korzystać, a z czego nie. Ale Skile, które nam są potrzebne do zarządzania ludźmi, są zdecydowanie inne niż te, które są wymagane do um, bycia dobrym automatykiem. E, jeżeli chodzi o skram masterowanie, to tutaj tylko się szybko odwołam. E, jak rozmawiałem z um, Kubą i Jackiem z um, podcastu Porządny Agile, to tam nawet um, padło takie coś, że um, zarówno ja, jak i, um, jak i, jak i właśnie panowie. Um, Najlepszych Scrum Masterów, jakich znamy, to mieli do czynienia z QA w przeszłości. I to myślę, że właśnie jest takie fajne przejście. Ale jeżeli automatyzowałeś i podoba ci się automatyzowanie, i w ogóle automatyzowanie podoba ci się, dlatego że fajnie ci się siedzi w kodzie, no to też myślę, że dużo łatwiej będzie przeskoczyć do programowania. W sensie dużo łatwiej. Nie wiem od czego, w sensie jak zacząłem to myśleć, to nie miałem porównania, więc łatwiej może nie jest odpowiednim zwrotem. Łatwo jest przejść do programowania w momencie, jak jesteśmy już po kilku latach w QA-owaniu. Jeżeli testowaliśmy dużo, dużo backendu i siedzieliśmy w software house które się tym zajmowały, to wejście tak naprawdę do napisania swojego web serwisu, to jest tak naprawdę chwila. Więc, więc czy, czy, czy analogicznie z frontendem, więc tutaj też z tego QA, jeżeli po jakimś czasie stwierdzimy, że to jednak nie do końca jest to, czym byśmy się chcieli zajmować, też mamy mnóstwo mm, opcji, do których możemy przejść i te opcje są zazwyczaj równo albo nawet lepiej płatne momentami. Chociaż tutaj też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że czasy się zmieniły i w tym momencie QA, bo to też bym chciał zaznaczyć, i myślę Karol też na pewno by chciał to zaznaczyć, że QA w tym momencie nie jest już łatwym wejściem w branżę. To już nie jest tak, że a nie wiesz co robić, to weź tam poklikasz, to pójdziesz na testera. To już nie te czasy. W tym momencie właśnie tak jak wspomnieliśmy nawet wcześniej, wejść do QA jest często. E, trudniej niż, niż nawet na, na programistę, bo QA zazwyczaj jest mniej, e, więc często się oczekuje tego, że jednak QA będzie potrafił e, bardzo e, jakby, że w tym, co robi, będzie po prostu bardzo dobry. E, no, także, także to, to też trzeba pamiętać, że to już nie te czasy i odnośnie pensji, to też jest tak właśnie, że plus dla nas, że za tych dobrych QA w tym momencie płaci się równie dobrze co za programistów. Także mm, polecam trzymać się tego, co lubimy robić, a nie tam nie iść tylko za pieniądzem. Bo tak naprawdę, jeżeli będziesz dobry w tym, co robisz, to niezależnie, czy będziesz programował, czy będziesz biznes analitykiem, czy będziesz qa będziesz po prostu zarabiał odpowiednio. E Widzę, że coś, coś chcesz dodać. Tak, do ostatniego zdania również dodam swój podpis, że e, widełki płacowe, które, które każdy sam może sobie sprawdzić, to czy między frontem deweloperem, czy, czy backend deweloperem, e, czy, czy qa są naprawdę zbliżone. Jeżeli jesteście dobrze w swojej robocie i, e, i nabraliście to... Tego doświadczenia i macie szereg umiejętności, to, to na pewno zostaniecie wynagrodzeni lepiej niż, niż pozostałe dwie grupy. Także myślę, że o to się nie ma co martwić. A ja też, może wcześniej, życzyłem takim randomowym zdaniem, że to zależy od dojrzałości firmy, tego jak, jak traktują QA, -a, a testera. I to ma bardzo bliskie połączenie z, z tym case'em, który teraz przedstawili, że to już nie jest tak, że najłatwiej wejść do świata IT jako QA. Na pewno jeszcze takich firm jest dużo. I to nie jest tak, że obalamy w 100% case rynkowy, ale jeżeli w danej firmie najłatwiej było wejść do IT jako QA, to, to należy poddać troszkę pod wątpliwość um, te, ten dalszy rozwój, standardy, które tam panują, obowiązki, które QA pełni e, i, i sam potencjał, który tam, tam się pojawia. Um, bo na pewno idziemy w tym kierunku i my tutaj razem z Kubą o to bardzo mocno mamy w naszej, w naszej firmie, że, żeby. Aby QA reprezentował zarówno umiejętności, wartości postawione bardzo wysoko, więc z naszej perspektywy, do, 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 do reguł, które udało nam się ustanowić i jakoś one sobie rolują w ten kolejny rok 2023. To w naszym przypadku to już nie jest tak. E, powiedziałbym, że e, nawet w niektórych przypadkach będzie znacznie ciężej niż, niż żeby dostać się do dewelopera. E, na pewno inaczej, ale inaczej to w wielu, e, w wielu aksisach. Tyle, dziękuję. Tak, to ja jeszcze, bo zbliżamy się nieuchronnym krokiem do końca. E, ostatnie pytanie, zaczepne. Znaczy zaczepne. To jest pytanie, na które z jednej strony, jak, jak o nim pomyślałem, to się zaśmiałem, że, ale z drugiej strony jest coś w tym, że, 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 że jednak może się taka myśl przewijać, zwłaszcza jak nawet nie wiem spojrzymy sobie na metodyki zwinne, gdzie odchodzi się od tego, żeby mówić, że ktoś jest testerem, a ktoś programistą. Jesteśmy po prostu zespołem deweloperskim i oczekuje się takiego wachlarza skili, żeby można się było wzajemnie uzupełniać. Czy warto się bać tego, że procesy są coraz bardziej zautomatyzowane? I gdzie w tym wszystkim są testerzy? Bo coraz więcej rzeczy jednak dążymy do tego, żeby po pierwsze, coraz częściej słyszy się less code albo no code, nawet procesy CICD, które totalnie omijają ręczną robotę i tak dalej. Gdzie w tym wszystkim może być QA? Um. Wiesz, co ja bym się nie bał, tego, że zostaniemy że, że zastąpieni przez, przez roboty? Bardzo ogólnikowe pytanie, i mm -hmm. bardzo częste w obecnych czasach, ale no nie, no nie. Tak, tak to nie będzie, że praca manualnego testera zostanie w 100% tak wykluczona. Nadal będą a być może, a, albo raczej bym przewidywał, że, że, że tych stanowisk będzie mniej, ponieważ rzeczy, rzeczywiście będziemy mm, iść w większą automatyzację i wyżej wyniesione e, komponenty. Te struktury będą e, obsługiwane przez automaty, ale ktoś te automaty będzie i tak by musiał interpretować i nadzorować. Um, ale e, tak samo jak był case z ChatGPT, jak e, się stał publiczny, to pojawiło się ok. Mamy też alfę do generowania e, kodu, czy deweloperzy w ogóle będą potrzebni. I to jest myślę, to jest, myślę że case przeniesienia po prostu. E, tych umiejętności i odpowiedzialności o level wyżej e, i wykluczenie po prostu ty, tej typowej powtarzalności, czyli tego najnudniejszego e, zarówno z pracy testera, i, i dewelopera. Dewelopera wielokrotnie pisze ten sam kod. Jeżeli by wykluczyć to i mógłby sobie wygenerować to jednym zdaniem, jedną linijką kodu, e, która przyjmuje kilka parametrów, e, po co mamy języki funkcyjne? Po, 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 po co? Cała obiektowa została rozbudowywana i mamy tyle języków programowania, a no, żeby dużo Ułatwiej, rzeczy robić tak. łatwiej. Dokładnie. I więc ja myślę, że to po prostu jest wyniesienie levelu wyżej. Nadal będzie, będą takie osoby potrzebne. Ich charakterystyka pracy i umiejętności na pewno będą musiały się zmienić, um, ale widzę to bardziej jako ewolucję, aniżeli kompletne wyparcie z rynku. Zgadzam się i tutaj bym nawet porównał, że to jest trochę jak z automatyzacją testów. W sensie automatyzacja testów nie wykluczyła pracy testerów manualnych. To nie jest tak, że tester manualny już jest totalnie niepotrzebny, bo są automaty, wręcz przeciwnie. I tak samo poszedłbym w takie zdanie, kończąc już, że automaty czy roboty nie przejmą naszych, naszych stanowisk, bo nie wezmą odpowiedzialności. A prawda jest taka, że ktoś tą odpowiedzialność za to, co dowozimy, musi wziąć. Tam, gdzie pieniądze, tam i odpowiedzialność. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za, 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 za kolejny odcinek. I kolejny raz moim gościem był Karol Opic, ale zanim pozwolę ci pójść i obejrzeć Twojej kobiecie na wspólnej, mam wiersz. Klasycznie już. I dotyczy on właśnie rozwoju. Testerzy niczym wąż muszą się rozwijać. Nie jak kameleon, bo zmiany zazwyczaj widać. Automatyzacja nie jest jedynym krokiem, ale pamiętaj, by swój rozwój zawsze sięgać wzrokiem. E, I tak pamiętajmy, żeby się rozwijać pamiętajmy, żeby e, zawsze e, próbować wyjść z tego e, naszego. E, no i jak na złość, na sam koniec wypa wy 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 wypadło, wypadło mi słowo. A, ze swojej strefy komfortu. Dobra, o to mi chodziło. E, dobrze, dziękuję bardzo. E, moim gościem był Karol Opic. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki, że byliście ze mną. Mówiło się do was z ogromną przyjemnością. Jakub Konicki.